Państwo, panie chorąży, szanowni goście, rodzice, wychowawcy, nauczyciele i wy wszyscy szybiniacy, którzy postanowiliście towarzyszyć swoim kolegom, kadetom w tej wyjątkowej dla nich chwili. Szanowni Państwo, nie odkryję Ameryki oczywiście, jeżeli powiem, że nasze życie ostatnio i to osobiste i to szkolne zostało mocno zaburzone przez pandemię. Musieliśmy pozmieniać plany, zweryfikować swoje oczekiwania, uzbroić się w cierpliwość i niejednokrotnie, chociaż bardzo się nam to nie podobało, dopasować do sytuacji i zrezygnować z wielu rzeczy. To przez pandemię właśnie nie odbyło się w ubiegłym roku wasze, drugoklasistów, ślubowanie. Dlatego też w tym roku organizujemy je dużo wcześniej, żeby zdążyć tak na wszelki wypadek. Ale myślę, że mimo tego, że nie odbywa się ono aż z taką wielką pompą jak w poprzednich latach, jest dla nas równie ważne i tak samo uroczyste. Kochani kadeci, już dosłownie za chwilę wypowiecie słowa ślubowania, ale zanim to nastąpi, chciałabym wam dedykować pewne mądre słowa Sławomira Mrożka. Pamiętaj, twoje życie będzie nie takie, jak myślisz, lecz takie, jak to, co robisz. Dlatego życzę wam, sobie, no i oczywiście nam wszystkim, żebyście słowa ślubowania nosili w sercu. Zawsze je pamiętali i nimi się kierowali, żebyście byli dumni z tego, że jesteście uczniami Szybina, żebyście z honorem i z godnością nosili mundur, a przy tym wszystkim realizowali swoje plany i oczywiście spełniali marzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.